Zapewne słyszeliście o ostatniej głośnej akcji w Dąbrowie Górniczej, gdzie ojciec prawie udusił swoje dziecko, przyduszając je na łóżku. Matka nic nie reagowała, właściwie powiedziała, że jeżeli by to dziecko było uduszone, to byłby już spokój. Dzisiaj przeanalizujemy sobie całą sytuację i powiemy o tym, co może grozić już zatrzymanym rodzicom. Ja jestem Bagiet, były policjant. Mówię o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Ostatnio internet obiegł filmik, który już oczywiście został pokasowany ze wszystkich profili, gdzieś tam się pojawia, jest wrzucany, potem znowu jest usuwany i tak cały czas i w kółko. Ja na ten moment linku do tego filmu nie mogę znaleźć, więc jeżeli ktoś znajdzie, to poproszę o komentarz i wtedy ten film sobie przypnę, będzie w przypiętym komentarzu sobie gdzieś tam wisiał, żebyście sobie go mogli obejrzeć. W każdym razie w Dąbrowie Górniczej, więc w moich okolicach, w okolicach Zagłębia Dąbrowskiego, właściwie w Zagłębiu Dąbrowskim, bo jak wiecie, pochodzę z Sosnowca, więc jest to miasto graniczne. Są tacy sobie ludzie, którzy zarabiają w sposób taki, że transmitują swoje życie na TikToku 24 godziny na 7. Dzieją się tam rzeczy różne, między innymi spożywanie alkoholu, ojciec często najebany leżał na łóżku, doprowadzony do takiego stanu, że po prostu się nie ruszał. Dziecko sobie chodzi samopas, nie jest według mnie dobrze zaopiekowane, zresztą co zaraz wam udowodnię. No i ci państwo się utrzymywali właśnie z różnych tam donate'ów realizowanych na TikToku, czy na jakieś tipli. Nie wiem. Nigdy nie interesowałem się wsparciem tych ludzi, bo była to dla mnie po prostu czysta internetowa patologia. Mianowicie nazywało się to TikTokowa rodzinka. Mieli też swoje konto, takie backup, jak zawieszali im to konto właśnie za różne świadectwa patologii. Tutaj nawet macie taki filmik, ten najbardziej aktualny, 473 tysiące wyświetleń, gdzie pan jest na tyle takim kuglarzem, śmiesznym człowiekiem, który sobie postanowił założyć perukę i udawać babę. Rozumiecie to? Chłop się przebrał za babę. No i tutaj mówi z dumą, oświadcza, że przenoszą swoje streamy na konto zapasowe, ponieważ TikTok zawiesił im konto za jakiś tam sexual content, ponieważ jakieś tam, nie wiem, czy igraszki uprawiali na żywo, tak. I na tych live'ach pojawia się też ich dziecko. Uprzedzam wasze pytanie. Znaczy wiadomo, no młody mógł być wtedy w pokoju, no przecież to jest logiczne, że jak ludzie mają dziecko, to też uprawiają seks, tak? No ale jest to co najmniej niepokojące. Teraz to konto, jak się nie trudno domyślić, jest już zawieszone, czy tam nawet zamknięte. Dość. No bo co się stało? Pan tatuś, ten pan brodacz, który ma tak niesamowicie wyszukane poczucie humoru, że postanowił założyć perukę i udawać, że jest babą, podduszał na live'ie swojego syna. Tutaj uprzedzam wszelkie komentarze, żeby nie było. Ja też mam tatę, mam starego i ja i mój tata trenowaliśmy sporty walki. Więc mamy jakieś tam zacięcie fajterskie i żeby była jasność, ja też z tatą czasami dla jaj, nie wiem, wygłupialiśmy się na łóżku tam jakieś, zakładaliśmy sobie dźwignie i robiliśmy różne jaja, tylko że różnica jest taka, że ja wtedy miałem 15 albo 16 lat, więc byłem już wagowo i rozmiarowo generalnie zbliżony do mojego starego. To były żarty, nikt tam sobie nie robił krzywdy i potem jakoś, nie wiem, obracaliśmy to w żart i było git. Nikt nie płakał, nikt nie zrobił sobie krzywdy, więc uprzedzam wszystkie komentarze, no wiecie, bo ja też jestem synem mojego ojca. Wow. Różne rzeczy, no ale nie takie, że 10-letni chłopczyk, czy tam nie wiem, ile on ma lat, zaczyna płakać i nie może złapać oddechu. I o tym całym wydarzeniu można było przeczytać zarówno w jakichś tam lokalnych mediach, czy w lokalnych wydaniach głównych mediów, czyli na przykład na Wyborczej, Wyborcza.pl, Sosnowiec. W Dąbrowie Górniczej ojciec przyduszał dziecko, a matka mówiła, że jak umrze, to będzie spokój. Relacjonowali to na TikToku. I faktycznie ta jego matka tak powiedziała. I można to też było przeczytać między innymi na WP, na czym się oprę. Wstrząsające nagranie. Dziecko krzyczało z przerażenia. Ojciec poddusza synka, matka komentuje. Takie szokujące nagranie trafiło do sieci. Opublikowali je sami rodzice. Sprawa nabrała rozgłosu. Złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez znęcanie się nad swoim dzieckiem. To zawiadomienie chyba złożył ten ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich, czy jak to tam się nazywa, nie wiem. A nawet sam Zbychu Stonoga dzwonił do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, mówiąc, że tam na Komendzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, nie wiem, czy tą sprawę zlali, czy tam był patrol, nic nie ustalił, coś takiego. Było to nawet relacjonowane na TikToku, jak tam Zbychu dzwoni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ale jak czytamy dalej na WP. Aż trudno uwierzyć, że coś takiego mogło mieć miejsce. Ojciec unieruchomił synka i podduszał go własnym ciałem, aż ten nie jest w stanie oddychać. Obok w pokoju stoi matka i spokojnym głosem mówi, może w końcu będzie święty spokój. Chłopiec przeraźliwie krzyczy i próbuje się wyrywać. W końcu brakuje mu oddechu. Mężczyzna puszcza dziecko, a ten nie mogąc złapać tchu, staje przed matką. Kobieta dopiero
dopiero zaczyna klepać malce po plecach i masować. Chłopiec na szczęście łapie oddech, kaszle i płacze. Jakim trzeba być gościem w ogóle bez jakiegokolwiek pomyślunku i bez wyobraźni? Chłopem, który, no nie wiem, tak na oko jest po 40 i waży no grubo ponad 100 kilo, przytrzymywać całą masą swojego ciała małe dziecko, no bo to nie jest chłopczyk, który ma 14, 15, 16 lat, który już zbliża się rozmiarami do dorosłego człowieka, albo nawet chodzi w tym samym rozmiarze co dorosły człowiek, tylko to jest dziecko, które ma tam kilka lat, maksymalnie 10 podejrzewam, nie wiem ile ten synek ma lat, bo już nie pamiętam nawet jak wyglądało to dziecko na tym filmie. No, jak czytamy potem, rodzice nagrywają całe zajście i publikują w internecie. O tym wstrząsającym zdarzeniu poinformowało na swoim profilu Biuro Ochrony Praw Dziecka, publikując jednocześnie nagranie. Tego typu działania rodziców są przestępstwem zagrożonym karą do 15 lat pozbawienia wolności. Nasza organizacja będzie domagała się zatrzymania opiekunów i postawienia ich przed sądem. Czytamy. No według mnie, jeżeli prokurator sobie będzie chciał bardzo być upierdliwy, to tutaj nawet jakieś usiłowanie zabójstwa może wchodzić w grę. Zresztą pan Zbigniew Stonoga się tego tam domagał. Nie wiem, no pewnie się to nie stanie. Pewnie tego nie potraktują jako usiłowanie zabójstwa. No gdzie tam. Ale jeżeli ktoś miałby bardzo dużą fantazję, jakiś zamiar ewentualny, czemu nie? Rodzice zatrzymani, jak czytamy. Biuro informuje w kolejnym poście, że złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez rodziców, którzy znęcali się nad swoim dzieckiem, doprowadziło do zainicjowania postępowania prokuratorskiego w tej sprawie. Rodzice zostali zatrzymani przez policję i osadzeni w policyjnej izbie zatrzymań. Dziecko jest już bezpieczne, zostało odebrane ze szkoły i umieszczone w bezpiecznym miejscu, czytamy w informacji biura. I bardzo, kurwa, dobrze, ponieważ miejsce takich ludzi jest w więzieniu. Dla mnie to są przestępcy i ja rozumiem żarty, tak jak powiedziałem, ja wszystko rozumiem. Ja też mam starego, który jest nadaktywny czasami ze względu na różne rzeczy, które wykonywał w swoim życiu, mówię sportowo. I ja tak samo i różnie jak to się ma dwóch dorosłych chłopów w domu, czy tam prawie dorosłego i dorosłego chłopa. Moja matka przeżywała z nami różne ekscesy. Ścieraliśmy się, ale nikt nigdy nikogo nie uderzył, nikt nigdy nie użył jakiejś przemocy, a wszelkie takie siłowania się na łóżku to były po prostu jakieś próby, nazwałbym sportowe. Natomiast nie można tego tutaj absolutnie tłumaczyć sportowym zapałem na tym filmie, jak ponad 100-kilowy chłop, który ma 40 lat, poddusza całą masą swojego ciała, kilkuletnie dziecko, a jeszcze matka mówi, że dobrze, może będzie spokój. No nawet jeżeli to byłby żart, no to gratuluję, to był na tyle chujowy żart, że teraz jesteście Państwo zatrzymani i pozbawiliście się swojego głównego źródła dochodu, czyli TikToka, i najprawdopodobniej pozbędziecie się też swojego dziecka, w sensie prawnym oczywiście mówię, bo na szczęście nie udało wam się swojego dziecka pozbyć w sensie literalnym, czyli nie odebraliście mu życia, pomimo tego, że byliście bardzo blisko. No i jakie teraz mogą być ewentualne konsekwencje? No myślę, że tutaj niebieska karta, no to jest ta najmniej dolegliwa sprawa, ale jeżeli organy ścigania, czyli prokuratura i policja zdecydowały już o zatrzymaniu tych państwa, no to myślę, że niebieska karta to jest akurat najmniejsza sprawa, którą musi się przejmować aktualnie ta rodzina. Niebieska karta to jest takie postępowanie, które ma jakby sprawdzić, czy faktycznie dochodzi do przemocy. Jeżeli tak, no to wprowadzić już postępowanie karne do całości, wydział kryminalny uruchomić i tak dalej. Chociaż bardzo często tutaj kryminalni dzielnicowi sobie współdziałają dwutorowo, ale jednocześnie. No i według mnie, no poczynając nawet od tego usiłowania zabójstwa, o którym mówił Zbigniew Stonoga, dałoby się, myślę, z tego ukręcić coś takiego gdzieś tam w zamiarze ewentualnym, chociaż nie wiem, czy któryś prokurator by się na to zdecydował, bo myślę, że nawet niezbyt lotny papuga by to wybronił. Artykuł 157, czyli zwykłe i lekkie uszkodzenie ciała. Roztrój zdrowia powyżej albo poniżej 7 dni. No tutaj zależy, czy dziecko miało jakieś obrażenia, tak? No bo jeżeli spowodował ojciec jakieś obrażenia u niego, no to tutaj jak najbardziej. Potwierdzone to jeszcze obdukcją lekarską, jakimiś badaniami, no i wtedy możemy już o tym przestępstwie mówić. Jak było? Czy się dziecku coś stało? Podejrzewam, że nie, bo byłoby już o tym głośno w mediach, bo dziecko już zostało od rodziców odebrane, a rodzice sobie zostali zatrzymani. Pewnie już zostali wypuszczeni po jakichś czynnościach, no bo to jednak jest zatrzymanie do 48 godzin. Prokurator by tutaj musiał zadecydować o areszcie tymczasowym, o którym też nie słyszeliśmy, a pewnie jeżeli by się tak stało, to byśmy słyszeli, bo sprawa jest bardzo medialna. Ale artykuł 160, czyli narażenie na niebezpieczeństwo, myślę, że jak najbardziej. No dziecko tutaj było ewidentnie narażone na bezpieczeństwo, ponieważ podejrzewam jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i po prostu straciłoby życie, albo by straciło co najmniej przytomność. Widać, jak łapie oddech, jak matka gdzieś tam próbuje go masować. Wielka dobro
czynna mamusia teraz się znalazła po tym, jak pozwoliła ojcu coś takiego zrobić. No więc tutaj narażenie na niebezpieczeństwo jak najbardziej, no ale przede wszystkim znęty, tak, znęcanie się, czyli słynny, znany każdemu policjantowi prewencji, szczególnie artykuł 207 kodeksu karnego i dziewczynom z dochodzeniówki, bo to one najczęściej prowadzą sprawy karne w dochodzeniówce właśnie o znęcanie, czyli artykuł 207, paragraf 1. Kto znęca się fizycznie albo psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Więc tutaj według mnie jak najbardziej będzie miało zastosowanie i to będzie ten przewodni artykuł w całym postępowaniu. Jeżeli będzie inny przewodni artykuł, to będę szczerze mówiąc bardzo zdziwiony. Ja zapraszam do wsparcia mojego kanału na Patronite, gdzie możecie sobie wybrać jakiś tam próg wsparcia. Zapraszam na Twitcha, gdzie prowadzę różne streamy z gier, na grupę na Facebooku, Instagram. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli znajdziecie ten film. Trzymajcie się i hejo. We'll be right back.